W Gorzycach hodowcy gołębi pocztowych podsumowali miniony sezon lotowy. Pasjonaci otrzymali wiele wyróżnień i pucharów. To już dwunasty sezon działalności Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Gorzyce-Sandomierz, który składa się z czterech sekcji. Gorzyce, Dąbrowa Rzeczycka, Sandomierz i Zaleszany. W naszym oddziale jest około 86-87 hodowców. I łącznie to mamy około 4200-300 na gołębie stare, a na gołębie młode też jest około 4200. W tym roku sezon gołębi stary był dosyć e, cięższym sezonem, zaś e, loty gołębi młode były u nas w jako oddziale były bardzo udane. To przełożyło się na liczne wyróżnienia. Łącznie wręczono ponad 70 nagród dla hodowców, których gołębie osiągały najlepsze wyniki w różnych kategoriach. Jedną z nich był lot narodowy Gołębi z Brukseli. W tym roku zostałem mistrzem okręgu Tarnowrzek. Polegała konkurencja na tym, że się dawało 5 gołębi i z pięciu 3 najlepsze gołębie z najlepszymi czasami. To był fenomen tego roku, bo puszczone było za 15, 6, a ja pierwszego gołębia już miałem 19,23. To nie było do uwierzenia, a do mnie jest 1215 km prostej linii, bo to jest mierzone, jest z tym, tak jak samoloty, jak to mają. Działacze związku mają już plany na kolejny sezon. W tym momencie wiemy na pewno, że w następnym roku na loty młode będzie więcej lotów próbnych, żeby po prostu jak najwięcej ich zostało u nas po prostu w oddziale. W tym roku tytuł supermistrza otrzymał Piotr Kurlej.